26 żołnierzy izraelskich zginęło w ataku Hamasu na południe Izraela. Według służb ratunkowych jest około 300 zabitych cywilów i 1600 rannych. Armia ewakuuje tysiące mieszkańców przygranicznych miejscowości i zamyka ten obszar. Twierdzi, że odzyskała kontrolę nad barierą, którą Hamas przełamał w 29 miejscach. W odwecie, który zapowiada premier Netanyahu, izraelskie rakiety uderzyły w ponad 400 celów w Strefie Gazy. Tam liczba zabitych i rannych jest podobna do tej po stronie Izraela. Polska zdecydowanie potępia atak Hamasu na Izrael, mówi Radiu Z wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Mamy do czynienia z atakiem, który zasługuje na stanowcze potępienie. My takie potępienie wyrażamy i mamy nadzieję, że przemoc zostanie powstrzymana, że nie będzie dochodziło do jakichkolwiek aktów agresji. Ambasada Polski w Izraelu na swoich stronach internetowych przypomina zasady postępowania w razie ostrzału i odradza podróże do tego kraju. Kampania wyborcza wkracza w ostatnią prostą. Głosowanie za 7 dni. Politycy mają ostatnią szansę, żeby przekonać do siebie wyborców i zaatakować rywali. Szef Platformy Obywatelskiej wypominał PiS-owi brak paliw na stacjach Orlenu, premierowi Morawieckiemu wetowanie unijnych pomysłów na walkę z migracją, a prezesowi Kaczyńskiemu, że stchórzył, bo nie chce przyjść na debatę do TVP. Ja już wczoraj w Przemyślu wołałem: Jarek, gdzie jesteś? Nie chowaj się. Mamy w poniedziałek debatę przecież. Niestety, jak zauważyliście, zdecydował o tym, że odstępuje od de facto funkcji lidera politycznego i oddał rolę lidera PiS-u w ręce mojego byłego doradcy. A Kaczyński straszył ewentualną koalicją opozycji. Twierdzi, że w Polsce będzie chaos. Oni aspirują do władzy. Tylko jeżeli by się przyjrzeć temu ewentualnemu, nie daj Panie Boże, ich rządowi, to on by się składał co najmniej z 11 partii. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Co na to goście Andrzeja Stankiewicza są już w studiu Radia Z. Za chwilę 7 dzień tygodnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy ostatniego weekendu kampanii wyborczej. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pani Joanna Scheuring-Wielgus, Lewica. Witam, dzień dobry. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa. Pan Jarosław Sarin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Pan Stanisław Tyszka, Konfederacja. Dzień dobry Państwu. Pan Piotr Zgorzelski, PSL, Trzecia Droga. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Drodzy Państwo, ponieważ to jest ostatni program przed wyborami, ostatni weekend kampanii wyborczej, to podsumujemy kluczowe kwestie, które zdominowały kampanię wyborczą, a zacznijmy od bezpieczeństwa, bo jak Państwo słyszeli w wiadomościach w sobotę rano, palestyńska organizacja Hamas uderzyła niespodziewanie na Izrael. To jest pierwszy taki zaskakujący atak od pół wieku. Izrael, który wchodził za państwo świetnie przygotowane do tego typu akcji, okazał się całkowicie zaskoczony. Zginęły setki ludzi, blisko 1000 osób zaginęło lub zostało porwanych. Wygląda na to, że świat odwróci oczy od Ukrainy i skupi się na Bliskim Wschodzie, gdzie wisi w powietrzu konflikt między Izraelem a Iranem, który jest sponsorem Hamasu, ale także Hezbollahu, który także dzisiaj rano włączył się do tej operacji przeciwko Izraelowi. Rosjanie mogą zacierać ręce. Co to dla nas znaczy, pan minister Jarosław Sen? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, czym jest Hamas. To jest organizacja terrorystyczna, która niestety rządzi Strefą Gazy już od wielu, wielu lat. W autonomii palestyńskiej, czyli w tej części zachodniego brzegu Jordanu, rządzi inne ugrupowanie palestyńskie. I oni właściwie cały czas mają na agendzie walkę z Izraelem jako państwem i dokonali właśnie tego ataku. I warto też zwrócić uwagę na to, że liderzy Hamasu w ostatnim roku dwukrotnie odwiedzali Moskwę. To prawda. Byli przyjmowani z honorami. Na konsultacjach politycznych, więc prawdopodobnie termin tego ataku nie jest przypadkowy. No dobrze, to pan idzie jeszcze dalej niż ja powiedziałem, to znaczy nie tylko, że Rosja może to wykorzystać, żeby odwrócić uwagę świata od sytuacji na Ukrainie, ale u panów w ogóle sugeruje, że Rosja stoi za tym atakiem, w porozumieniu z Iranem, jak sądzę. Rosja się coraz bardziej zbliża od początku inwazji na Ukrainę z Iranem. Również takie porozumienie z Chinami i Koreą Północną jest podpisywane w tym czworokącie.
Iran również dostarcza przecież Rosji... Dobrze, panie ministrze, to gdzie my w tym wszystkim, jeżeli świat odwróci oczy od sytuacji na Ukrainie, Ameryka już się zajmuje w dużej mierze konfliktem na Bliskim Wschodzie, wszyscy najważniejsi gracze światowi się tym zajmują, konflikt na Ukrainie schodzi na dalszy plan. O to najprawdopodobniej właśnie Rosji chodzi, żeby konflikt na Bliskim Wschodzie, który ma dynamikę eskalacyjną, bo przecież jest Liban, jest Iran, to może eskalować, odwrócić uwagę świata Zachodu, całego świata Zachodu. No dobrze, to zostaniemy sami, panie ministrze, przepraszam, przeprowadzając to do konkretu, z myśleniem o sytuacji na Ukrainie, z pomocą dla Ukrainy, tak? Może tak być, może zainteresowanie pomocą Ukrainie osłabnąć w świecie Zachodu, albo może pojawić się presja na polityków ukraińskich, żeby za wszelką cenę, a cena może być wysoka, doprowadzić do pokoju z Rosją kosztem ustępstw Ukrainy, po to, żeby się bardziej zająć konfliktem na Bliskim Wschodzie. Taka groźba istnieje. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, jak my w tym wszystkim, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo, się odnajdujemy? Bardzo proszę, czy powinniśmy się odnaleźć? No, sytuacja jest bardzo trudna i też chciałam zwrócić uwagę, że ten chyba czas jest nieprzypadkowy tego ataku. Zawsze słyszeliśmy, że Izrael ma świetne służby i trudno ich zaskoczyć. Tu zostali zaskoczeni, ale jeżeli obserwujemy to, co ostatnio działo się w Izraelu, to bardzo byli zajęci sprawami wewnętrznymi swojego kraju. Premier Benjamin Netanyahu próbował, wiem do czego pani bije, próbował przejąć kontrolę nad Sądem Najwyższym. To doprowadziło do gigantycznych bardzo protestów. Bardzo poważnych protestów. I służby były zainteresowane trochę bardziej sytuacją wewnętrzną niż zewnętrzną. Tak czy inaczej, drodzy państwo, po raz pierwszy od pół wieku, od wojny Jom Kippur, od 73 roku, jeśli dobrze pamiętam, Izrael został totalnie zaskoczony przez napastników. A przez to także cały świat, bo nikt się czegoś takiego nie spodziewał. I sytuacja jest bardzo trudna, bo zgadzam się z tą tezą, że dla Rosji to jest sytuacja bardzo korzystna. Ja też wierzę, że Rosja w tym maczała swoje palce, żeby wybrać ten moment, bo cały świat patrzy teraz, co dzieje się właśnie w tamtych państwach. No dobrze, wie pani, to ja ponownie ale pytanie tak, o nasze osamotnienie w tej chwili. Dla nas bardzo ważne jest to. Jak pan jest mówi o naszym, to o polskim czy zachodnim? Polskim. Naszym, polskim dla osamotnieniu, nas bardzo jeżeli ważne chodzi o politykę w tej chwili to, żebyśmy jednak byli bardzo silni w tym głosie we wspólnocie europejskiej i w NATO, żeby ta współpraca była bardzo dobra i żeby na chwilę nie zapomniano, że tutaj toczy się bardzo ważna wojna, która decydować może o bezpieczeństwie całej Europy. Mówi pani, nie chcę być cynikiem, nie chcę uchodzić za cynika, ale jeżeli świat patrzy na Bliski Wschód, to jest stacją benzynową globalną i gdzie jest plątanina rozmaitych interesów i patrzy na Ukrainę, a ta wojna już trochę nuży niektóre kraje zachodnie, no to może być tak, powtarzam po raz kolejny, że my zostaniemy sami zainteresowani. Może tak być, ale ta wojna przy granicach Unii Europejskiej ma wpływ na to o przyszłości Europy i to musimy uświadamiać. To nie jest tak, że Rosja odpocznie i będzie załatwiała swoje sprawy w Ukrainie i zapomni o wpływach w Europie. Silna Europa to jest szansa na to, że świat będzie się musiał zajmować konfliktem europejskim. Dlatego tak bardzo ważna w tym momencie jest polska dyplomacja, polska polityka zagraniczna, której moim zdaniem w tej chwili naprawdę nie ma. A to znaczy, pani uważa, że jesteśmy zbyt słabi, żeby podtrzymywać zainteresowanie sytuacją w Ukrainie, bo to jest nasz interes? Jesteśmy zbyt słabi, ale nie dlatego, że jesteśmy słabi jako kraj czy jako społeczeństwo, ale jesteśmy zbyt słabi w polityce zagranicznej, ponieważ nie potrafimy jej prowadzić. Pani Joanna Szeń-Wielgus, bardzo proszę. Panie redaktorze, co do diagnozy, to wydaje mi się, że to będzie chyba jedyny moment, kiedy się wszyscy będziemy zgadzali, tak? Jeżeli no to pytanie, co dalej, jeżeli się zgadzamy, no że Rosja natomiast pan pyta o osamotnienie. Tak, Polska jest osamotniona. Przecież tydzień temu, to było tydzień temu w sobotę, było przecież forum w Kijowie, gdzie rozmawiano o wsparciu Ukrainy. Nie było tam Polski. Byliśmy... Dobrze, pani poseł, a zauważam generalną tendencję. Oprócz pani krytyki polskich władz, zwracam uwagę na przykład na to, że na Słowacji wygrał Robert Fico, który jest przeciwnikiem pomocy Ukrainie, więc zmienia się trochę sytuacja i w naszym regionie, i globalnie. I pytanie moje jest takie, co w tej sytuacji powinniśmy zrobić, żeby zagwarantować Polsce bezpieczeństwo. Panie redaktorze, to w jakiej sytuacji znaleźliśmy się teraz, to nie jest wina ani Polek, ani Polaków, tylko kompletnie nieudolnej polityki międzynarodowej Prawa i Sprawiedliwości tego obecnego rządu. Ale pani poseł, tylko że nie PiS uderzył na Izrael, to są trochę... Panie redaktorze, ale PiS doprowadził do tego, że my jesteśmy w Europie osamotnieni i zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz przez ostatni tydzień. Skłóciliśmy się z Ukrainą. I tak jak mówili moi przedmówcy, Rosjanie, Putin wykorzysta tę sytuację do tego, aby wszyscy zapomnieli o tym, co się dzieje w Ukrainie. A my jesteśmy takim, wie pan...
pionkiem w tej całej grze, który nie ma żadnego wsparcia wokół. I to dla nas, jak pan mnie teraz pyta, dzisiaj w niedzielę, jest sytuacja bardzo niebezpieczna. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma w swoich hasłach wyborczych bezpieczeństwo, to nie jest prawda. To jest po prostu hipokryzja. Nie da się w tydzień tego załatwić. Nie da się w tydzień zmienić relacji z całym światem odnośnie sytuacji międzynarodowej. PiS do tego doprowadził i naszym zadaniem zaraz po wygranych wyborach w przyszłym tygodniu jest doprowadzenie do normalizacji tych stosunków i pokazania, że w Polsce jest wszystko, wraca do normy, bo może być jeszcze gorzej. Pan Piotr Skorzelski, PSL, Trzecia Droga. Jeśli chodzi o sytuację w regionie, to z pewnością trzeba zwrócić uwagę na to, że dotychczas uznawane za jeden z najlepszych służb izraelskich, czyli Mossad, tutaj wykazały się, i teraz znak zapytania czym, bo też coraz częściej... Szef Mossadu mówi, że to kompromitacja izraelskich służb. Ale ja bym to rozbierał na czynniki pierwsze, bo może być taka sytuacja, że Mossad doskonale o tym wiedział. Panie marszałku, to wchodzimy w gdybologię. Co pan chce powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że informacje służb specjalnych mogły być przetrzymywane i wykorzystane na rzecz wzmocnienia pozycji premiera Netanyahu. I tego bym nie, takiej tezy bym nie lekceważył. Wie pan co, nie chcę wchodzić wewnątrz izraelskiej polityki, ale... Ja tylko mówię, że w ten sposób także definiują to eksperci regionu. I podaję to jako jedną z hipotez. Oczywiście... Premier Golda Meir w 1973 roku, kiedy była wojna Jom Kippur, Izrael został totalnie zaskoczony. Finalnie wygrał tę wojnę, ale ona straciła władzę, dlatego że... Że nie zablokowała tej wojny, to znaczy, że nie była jej służby za jej czas. Więc podałem to, panie redaktorze. Netanyahu jest w trudnej sytuacji teraz. Jeszcze, jeśli można, o tę sytuację w regionie, to oczywiście jakby się ona, ta wojna nie zakończyła, a z pewnością Izrael będzie musiał tutaj użyć bardzo dużo sił militarnych, żeby zmyć w opinii międzynarodowej tę taką, można powiedzieć, opieszałość, jeśli chodzi o... reakcje, to na przykład wśród tych organizacji palestyńskich z pewnością Hamas wybija się na czoło. Panie marszałku, dobrze, tylko ja nie chcę rozmawiać też o sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo możemy tutaj spędzić bardzo dużo czasu. Proszę zadać część Palestyńczyków, pytanie, już panu zadaję konkretne pan pytanie. Zapytał już panu, panie marszałku, już panu zadaję konkretne pytanie. Część Palestyńczyków diaspory zagranicznej, także w krajach zachodnich, cieszą się, wychodzą na ulicę i wiwatują. Pytanie jest takie, ja pytam pana, czy pan, jeżeli będziecie rządzić, będzie zwolennikiem kontynuowania dotychczasowej polityki wobec Ukrainy? Czy mówimy o polityce pomagania Ukrainie, militarnego pomagania, polityce socjalnego pomagania obywatelom Ukrainy w Polsce? W sytuacji, kiedy ten konflikt, kiedy działania Rosji na Ukrainie, przeciwko Ukrainie, mogą przestać świat interesować? O to chcę zapytać. Pomoc Ukrainie nie powinna być determinowana zainteresowaniem świata lub brakiem tego zainteresowania, tylko powinna być wektorem polityki państwa, której po prostu w tym zakresie nie mamy. Czyli nawet jeżeli jeżeli Zachód odwrócił uwagę pan, od tego skończę. Konfliktu, to uważam powinniśmy i bliskie pomoc, mi jest tak? powiedzenie Lorda Temple, który powiedział, że Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół ani wiecznych wrogów, tylko ma interesy, których musi pilnować. I Polska tutaj okazuje się jest dyletantem, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, bo widzieliśmy te misje prezydenta jednego i drugiego, ta miłość, te rzucanie się sobie w ramiona, po czym okazuje się, że twardą politykę międzynarodową potrafi prowadzić Zełenski, a Duda i Morawiecki wychodzą na dyletantów politycznych. Bardzo proszę, pan Stanisław Tyszko, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Polscy politycy powinni myśleć w kategoriach polskiego interesu przede wszystkim. Nie interesu innych państw, tylko interesu polskiego. I jaki jest polski interes w tej chwili w obecnej sytuacji? Polski interes był i jest taki, że w sytuacji, w której się pojawiają tego typu konflikty, zdarzenia, które, zgadzam się z przedmówcami, mogą eskalować, nie należało się rozbrajać. Polska się rozbroiła, pomagając Ukrainie. Mamy w tym momencie liczne kontrakty. Natomiast odpowiedzialni politycy zakładają, że w sytuacji nowych konfliktów, eskalacji, te kontrakty mogą być niezrealizowane na przykład. Mówi pan o kontraktach na przyszłe dostawy broni do Polski. W związku z tym może na przykład nie trzeba było dawać takiej liczby czołgów, prawda? Wychodząc przed szereg, przed naszych wszystkich koalicjantów i nie uzyskując w zamian sprzętu wojskowego, tak jak na przykład Czechy czy Słowacja. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że
Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tych drastycznych filmików, które krążą po internecie od wczoraj. Mówimy o przemocy terrorystów wobec ludności cywilnej. Ja bym chciał, żeby w tym momencie wszyscy ci, którzy krytykują Konfederację za to, że Konfederacja mówi stop imigracji z państw muzułmańskich, zastanowili się nad poważnymi różnicami kulturowymi dobrze, panie między Boże, naszą tylko jedno, i kulturami państw muzułmańskich. Konfederacja mówi żadnej imigracji z państw muzułmańskich, ci ludzie, a zaraz panie, możemy proszę, mieć napływ uchodźców zaraz ze względu na eskalację tego konfliktu. Porozmawiamy, bo polityka imigracyjna była jednym z ważnych tematów kampanii. Zwracam pańską uwagę, że Palestyńczycy nie są tam imigrantami. Przed chwilą pan mówił, że się diaspora cieszy, prawda? Mówiłem o diasporze, jeśli pan... Panie redaktorze, da mi pan powiedzieć, proszę mi nie wkładać w usta słów, których nie powiedziałem. Powiedziałem diaspora palestyńska na zachodzie. No. Na przykład w Kanadzie. Może pan zobaczyć takie filmy, kiedy Palestyńczycy mieszkający w Kanadzie wylegają na ulicy się cieszą. Ja bym nie chciał mieć takiej diaspory, dlatego mówimy stop dla imigracji z państw muzułmańskich. A przypomnę, że PiS w ciągu ostatniego półtora roku wpuścił 100 tysięcy pracowników z państw muzułmańskich. A nawet trochę więcej. Pan Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Jedna sprawa jeszcze w związku z tym, co się wydarzyło w Izraelu, ale właśnie w kontekście polskim. Otóż proszę zauważyć, że Izrael został zaatakowany w sposób bezprecedensowy od pół wieku i niestety z sukcesem tych atakujących w momencie bardzo silnego osłabienia wewnętrznego tego państwa. Wskutek to pani marszałek Kidawa-Błońska o tym wspomniała. Tak, wskutek konfliktu wewnętrznego, napięcia, demonstracji i czegoś, co sami izraelscy politycy i społeczeństwo nazywali, że jesteśmy na progu wojny domowej. Dobrze, ale kogo pan za to wini? Tych ludzi, ja w tym kontekście. Netanyahu, który chciał przyjąć kontrolę nad Sądem Najwyższym, czy ci ludzie, którzy protestowali przeciwko temu osłabieniu Izraela? Ja się nie będę wtrącał w wewnętrzne sprawy izraelskie, tylko opisuję fakt, że chce pan analogię między Polską a Izraelem tutaj znaleźć? Tak, właśnie chcę, dlatego że od 8 lat totalna opozycja, która sama siebie tak nazwała, napuszcza również potencje zagraniczne na prawicowy rząd w Polsce różnymi instrumentami, a to petycjami w Parlamencie Europejskim, a to uchwałami tam czynionymi, a to Komisją Europejską, która blokuje pieniądze i tak dalej, a to opowiadaniem bajek na temat tego, że rzekomo w Polsce jest jakaś... No ale gdzie pan widzi tę analogię z Izraelem? Tak widzę w tym, że jeżeli osłabiamy wewnętrznie państwo i doprowadzimy do takiej skali emocji i konfliktu wewnętrznego, to my też mamy wroga. My też mamy wroga wewnętrznego obok naszych granic, który czyha na osłabienie państwa polskiego. Ale jakbym spojrzał na to inaczej, a może powinniście zacząć od uderzenia się w piersi. Może to działania, które wyprowadziliście, podobnie jak to, co zrobił premier Netanyahu, doprowadziły do takiego konfliktu społecznego, bo panom winie opozycję. No ale może byście zaczęli od też uderzenia się we własne piersi. Pan nie uważa, że popełniliście błędy? Proszę wybaczyć, ale opowiada się na Zachodzie zwłaszcza nieprawdę o sytuacji wewnętrznej w Polsce. O rzekomym łamaniu praworządności, o rzekomym łamaniu wolności mediów, wolności słowa. Nie wchodząc w szczegóły, bo to będzie długa dyskusja i teraz sytuacja jest zbyt poważna, żeby ją prowadzić. Ja tylko przypominam, że próbowaliście usunąć szefową Sądu Najwyższego. Tutaj jak mamy szukać analogii, potem sami się z tego wycofaliście, twierdząc, że to jest niekonstytucyjne, więc trochę uważajmy z tymi analogiami. Ale jedno zdanie trzeba, panie redaktorze. Pan marszałek Piotr Zgorzelski, panie PSL. Ministrze, proszę nie opisywać rzeczywistości według swojego schematu przekazu partyjnego, bo nie ma ona kompletnie odzwierciedlenia w stosunku do rzeczywistości. Osłabiliście sami pozycję międzynarodową Polski, stając się pariasami w Unii Europejskiej. Rozbroiliście Polskę, tutaj była już o tym mowa, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, a Ukraina prowadzi twardą politykę międzynarodową, a wy dyletancką. To, że dzisiaj polskie przedsiębiorstwa i polskie samorządy nie mogą realizować swoich inwestycji, to jest wasza wina, dlatego że nie potrafiliście nawet doprowadzić do końca skutecznie jednego projektu, w którym wam pomogliśmy, czyli ustawie o Sądzie Najwyższym, która była przepustką dla pieniędzy. To jest tylko i wyłącznie to, że Polska jest osłabiona wewnętrznie i zewnętrznie, nie, to jest wasza wina. Nie wprowadzajmy dodatkowych wątków dotyczących KPO, będziemy jeszcze u niej dyskutować. Dobrze, czy widzą państwo, bo ja widzę u państwa trochę jakby trwanie na tych pozycjach, które reprezentujecie od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o politykę wobec Ukrainy, czyli państwo uważają, że w tej chwili odwracanie przez Rosję uwagi od sytuacji na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie, on nie powinien doprowadzić do zasadniczych zmian w polityce wobec Ukrainy. Tak to rozumiem. Każdy z państwa jest na pozycjach, które zajmowaliście wcześniej przed atakiem Hamasu. Powinniśmy o to zabiegać, bo to jest w naszym interesie narodowym, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, żeby przetrwała niepodległość ukraińska i nie jest prawdą, że Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy Ukrainie nie pomaga. Pomagamy najsilniej ze wszystkich krajów Zachodu. Dobrze, a ten zwrot, którego właśnie dokonujecie teraz, jeszcze przed atakiem oczywiście. To jest sprawa konfliktowa rzeczywiście. Interesy narodowe czasami są
rozbieżne. I w sprawie produkcji żywności mamy rozbieżne interesy. Ukraina ma potężną produkcję żywności, chce ją sprzedawać gdzie się tylko da, zwłaszcza, że szlaki transportowe czy eksportowe zostały zachwiane na Morzu Czarnym. A w naszym interesie jest, żeby ta żywność nie trafiała na rynek. Ale nic w tej kwestii nie zrobiliście. Kompletnie nic nie zrobiliście w tej kwestii, panie ministrze. Dobrze, chwileczkę. Marszałek może potrząsać głową, jak bardzo intensywnie chce. To jest pełna wolność. Nic nie zrobiliście w tej kwestii. Ale, panie marszałku, jedno zdanie. Nie chcę, żeby... Pan tak nie trzejcie tą Dobrze, to pan marszałek... Drodzy panowie, możecie... Kompletnie nic w tej kwestii nie zrobiliście. Panowie, możecie trząść głową spokojnie w tym studiu. Nie trzęsę. Chciałbym zwrócić uwagę, że Ukraina też zrobiła krok w tym konflikcie, bo zawiesiła skargę przeciwko Polsce do... Ale nie wycofała. Ale zajmijmy się tym wątkiem, o którym wspomniał pan marszałek Tyszka. To znaczy, jak w tej chwili wygląda zdaniem państwa kontrola polskich granic i kontrola nad tym, kto do Polski przyjeżdża, bo zwracając uwagę na to, że jednak w Palestynie to nie imigranci doprowadzili do ataku, tylko ludzi, którzy tam po prostu mieszkają. Rozumiem też te zagrożenia, które są i rozumiem obawy wielu Polaków, że z Bliskiego Wschodu, z krajów muzułmańskich mogą przyjechać do Polski terroryści. Pytanie, czy my mamy kontrolę nad swoimi granicami? Pani Joanna Szenik-Wielgus. Nie mamy kontroli nad naszymi granicami. Jest, z tego co pamiętam, 7 osób w areszcie. Mówię o aferze wizowej, która jasno pokazała, że rząd Prawa jest... 7 osób ma chyba, wie pani, zarzuty. 3 chyba siedzą w areszcie. Z granicami. Wie pan co, ja pana słuchałam. Chwileczkę, nawet nie kiwałam głową. Niech Dobrze, pani też może kiwać głową. Pani poseł, bardzo proszę. Rozmawiamy, tak, ale chciałabym dokończyć. Słucham innych i nie przerywam. Więc jeżeli chodzi o kwestie wizowe, cały czas przez granicę polsko-białoruską przechodzą uchodźcy. Ta granica nie jest kontrolowana, giną tam ludzie, kobiety i dzieci. Doskonale wiemy i pan minister może tutaj zaprzeczać, że powstały na targowiskach w Afryce miejsca, gdzie można było kupować wizy. Wie pan, czego ja się obawiam? Ja się obawiam, że za jakiś czas dowiemy się o jakimś ataku terrorystycznym i okaże się, że ta osoba, która dokonała tego ataku, wjechała do świata, do Europy czy do Stanów Zjednoczonych na wizie z Polski. Wie pan co? Dobrze, jeżeli tak się stanie, to będziemy na ten temat rozmawiać niewątpliwie. Tak. Na razie nie kolejna rzecz, nie mamy polityki migracyjnej. Prawo i Sprawiedliwość w tej kwestii nie zrobiło kompletnie nic, więc mówienie o tym, że jesteśmy bezpieczni, że trzeba dbać o interes narodowy. Panie ministrze, gdyby wam zależało na interesie narodowym, to pan Wojciechowski, który jest w Parlamencie Europejskim odpowiedzialny za rolnictwo, w Komisji Europejskiej gryzłby trawę i doprowadziłby do tego, że tego konfliktu z Ukrainą by nie było. Dobrze, a panie profesor, ale nie rozmawiamy o konfliktu wokół chciałam powiedzieć, ponieważ pan minister, trzeba mówić wtedy, kiedy ktoś kłamie, więc trzeba to po prostu pokazywać. Więc nie ma tej polityki migracyjnej i to, co w naszym interesie Polek i Polaków jest, to ta polityka migracyjna musi się pojawić. Ukraińców mamy. To też nie Pani poseł, a czy pani poparłaby ten przygotowywany na poziomie unijnym pakt migracyjny, zresztą przepychany w dużej mierze przez Włochy, którymi rządzi pani premier Giorgia Meloni, która jest politycznie związana z tym obozem, w którym jest Prawo i Sprawiedliwość na poziomie unijnym, ale ten pakt generalnie zakłada tak zwaną solidarność, czyli albo jakiś kraj uczestniczy w podziale kwot imigrantów, którzy dostali się do Unii Europejskiej, albo płaci około 20 tysięcy euro za osobę, jeżeli ich nie przyjmuje. Ewentualnie może prosić o wyłączenie z tego mechanizmu solidarności, tak on się nazywa, jeżeli sam jest pod dużą presją imigracyjną i tutaj Polska jest wskazywana jako kraj, który przyjął kilka milionów Ukraińców, w związku z tym mógłby się ubiegać o takie zwolnienie z uczestnictwa w pakcie, ale to zwolnienie nie jest automatyczne, więc pani by poparła takie rozwiązanie? Panie redaktorze, my jako Lewica mówimy jasno. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że trzeba zrobić wszystko, żeby to wyłączenie było polskie, dlatego że Polska pomogła uchodźcom z Ukrainy w naprawdę bardzo dużej liczbie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, zrobiliśmy wszystko, żeby w końcu wpłynęły pieniądze na Ukraińców do Polski. To są dwie kluczowe rzeczy. Reszta jest nieważna. I jestem przekonana, że Unia Europejska by na to poszła. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Zgadzam się z tym, że Polska przyjęła wielki ciężar i Ukraińców, którzy trafili do Polski, jest naprawdę bardzo dużo. Słyszymy na ulicach język ukraiński, więc to powinno być uwzględnione. Ja rozumiem sytuację. No i żeby nie zostało uwzględnione. No, ale dlaczego ma zostać nieuwzględniony? Naprawdę, to nie jest ta... Przecież wiadomo, ile osób tutaj w Polsce jest i wiemy, ile kraj może przyjąć migrantów, żeby to nie zakłóciło normalnego funkcjonowania danego kraju. Można to powiedzieć, ma ile milionów Ukraińców jest w Polsce? Funkcjonujemy, wiemy, że to jest już bardzo dużo i płacą podatki, jeżeli pan nie wie o tym.
Włochy mają swój problem, bo mają morską granicę i rzeczywiście każdego dnia tysiące ludzi tam przyjeżdżają. Włochy mają problem i rozumiem, że szukają swojego rozwiązania, ale Polska miała tę granicę wschodnią i tutaj dotarło bardzo dużo ludzi, więc to będzie w Unii uwzględnione i ja w to wierzę, tylko trzeba o tym mówić, rozmawiać i rzeczywiście to, co powiedziała pani poseł, wykorzystać te środki, które możemy przyjąć na migrantów ukraińskich. Pani ocenia... I nie bać się mówienia o tym, bo ja mam takie wrażenie, że na ten temat strona polska w ogóle nie rozmawia. I druga sprawa. Mamy granicę i ta granica powinna być strzeżona i powinny być mechanizmy, co robić, jeżeli ktoś przez tę granicę przejdzie. Na jakiej podstawie wy oceniacie, że skala nieprawidłowości przy wydawaniu polskich wiz sięga setek tysięcy osób? Bo takie pojawiały się zarzuty w kampanii wyborczej, także Donald Tusk o tym wielokrotnie mówił, że to są setki tysięcy nielegalnych wiz. Nazywał wprost Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego największymi handlarzami wiz na świecie. No te wizy są i te osoby mają wizy polskie. To można bardzo łatwo sprawdzić. Dowiedzieliśmy się o tym nie dlatego, że te osoby były w Polsce, tylko dlatego, że na taką skalę z wizami polskimi migranci znaleźli się w krajach Europy Zachodniej. To wszystko można powiedzieć. Każdy ma wizę i wiadomo, ile tego jest. Więc to nie jest to, że myśmy te liczby ogromne wzięli z Księżyca, tylko to jest wszystko udokonowane. No dobrze, ale to wie pani, mówi pani o setkach tysięcy wiz przyznanych, ale dlaczego uważacie, że one zostały przyznane nielegalnie? Czy może pan powiedzieć, popatrzeć, jak w ostatnich latach przyznawaliśmy wizy i zobaczyć nagle taki wielki pik, taki skok w danym momencie? No to ja pani powiem z pamięci. Pik był taki w 2021 roku, jeszcze przed wojną w Ukrainie, wydaliśmy wtedy 1 000 000 tak zwanych pierwszorazowych wiz. Przy czym oczywiście większość już wtedy Białorusini i Ukraińcy stanowili, ale ja osoby spoza tych krajów... No właśnie, krajów, a zobaczmy, o Białorusini, Ukraińcy pewnie nas nie dziwią, tak? To nie jest dla nas zaskoczenie. Ale jeżeli patrzymy, ile osób dostało wizy z krajów muzułmańskich, ten pik jest naprawdę bardzo w zeszłym roku chyba 135 tysięcy pan marszałek Stanisław Tyszko. Konfederacja sprzeciwia się masowej, niekontrolowanej imigracji, do której doprowadził w ciągu swoich dwóch kadencji rządów rząd Prawa i Sprawiedliwości. A kogo byście wpuszczali i w jakiej liczbie? My jako jedyni przedstawiliśmy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej i mówimy, że przede wszystkim w tej chwili wobec tej masowej, niekontrolowanej imigracji trzeba powiedzieć stop. Trzeba powiedzieć stop przede wszystkim imigracji z państw muzułmańskich, z państw afrykańskich. Wystarczy się przejść po ulicach polskich miast i miasteczek i widzimy, jak Polska się zmieniła pod tym kątem. Mówimy w tym naszym... Ale wie pan, dobrze, ale pan mówi się zmieniła. W jakim sensie? To panu się nie podoba, że chodzą ludzie, którzy mają inny kolor skóry czy inne wyznanie? Czy panu się nie podoba co? Bo chciałbym się dowiedzieć, co się zmieniło, rozumiem, na gorsze. To nie jest prawo człowieka, że można sobie przyjechać do Polski. Państwo poważne, cywilizowane, wszystkie, poza Polską, mają pewną strategię imigracyjną. Mówimy, z tych państw przyjmujemy, z tych nie przyjmuje. Zgadza się, Polska nie ma takiej strategii, ale nie miała jej nigdy. Konfederacja jako jedyna na przykład mówi tak, nie stać nas w sytuacji historycznie rekordowej inflacji, w sytuacji tego, co PiS zrobił z gospodarką w czasie pandemii, na utrzymywanie innego narodu. Dobrze. Nie stać nas na pomoc socjalną dla Ukraińców. Panie Marszałku, dwie rzeczy pan mówi, chwileczkę. No, mówię dwie rzeczy. Nie, stop imigracji państw muzułmańskich, stop socjalny dla Ukraińców. To zajmijmy się tym pierwszym. Okay, mówi pan stop imigracji z krajów muzułmańskich, krajów afrykańskich, czy generalnie z Azji i Afryki. Dobrze, mamy rekordowo niskie bezrobocie. Może mi pan powiedzieć, kto ma na przykład pracować na budowach albo w usługach? Brakuje ludzi do takich najprostszych prac. Kim by pan wypełnił te wolne etaty? Przedsiębiorcy potrzebują miejsc pracy. Spółki Skarbu Państwa nawet przez pośredników ściągają ludzi z Azji. Popatrzmy na historię Polski z ostatnich lat. Rządy bandy czworga od początku lat 90. doprowadziły, miały jeden wentyl bezpieczeństwa. Wypychanie młodych przedsiębiorców Polaków na zagranicę. 2,5 miliona Polaków wyjechało. Dlaczego nie zaczniemy realizować programu, który proponuje Konfederacja jako jedyna, programu radykalnej obniżki podatków, które przyciągnęłoby z powrotem Polaków, którzy wyemigrowali. Ale to jest strategiczne podejście do sytuacji. To jest demagogia. Dlaczego od 30 lat nie ściągamy Polaków, którzy mieszkają za granicą? Dobrze, jak pan ściągnie tych, którzy wyjechali do Irlandii, Wielkiej Brytanii, którzy robią tam kariery, do prostych prac w Polsce na budowie czy na warzywniaku? No o to pytam. Kogo pan zatrudni w tych najprostszych, najmniej płatnych zawodach? Ale my mamy gotowe projekty radykalnej obniżki podatków, podwyższenia kwoty wolnej, dobrowolnego ZUS-u. Ale ręce do pracy skąd?
No, chcemy, żeby Polacy wrócili przede wszystkim. Ale jak ale ktoś wracają. Wróci, kto pracuje za granicą na dobrze płatnym stanowisku gdzieś w korporacji, jak pani panu trzeba, trzeba zrobić tutaj rewolucję podatkową, którą Konfederacja proponuje. Ale zgadzam się z panem, że to może nie wystarczyć. W związku z tym drugim elementem jest ściąganie do Polski ludzi z krajów nam najbliższych kulturowo. Czyli jednak Ukraina. Ale nie utrzymywanie ich socjalem z kieszeni ciężko pracujących Polaków. Dlaczego oni mają tak? 500 plus, zaraz 800 plus, tani kredyt Kaczyńskiego i Tuska, strasznie niesprawiedliwy wobec Polaków, którzy zaciągali wcześniej kredyty, spłacili, prawda, albo nadal spłacają ciężko pracując. Dlaczego mają emeryturę, mają mieć po jednym miesiącu? Panie Marszałku, ale ten kredyt 2%, to co państwo, to dotyczy też wszystkich Polaków, on nie jest zaprojektowany. Wie pan, co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy? O 15-20% wzrosły ceny nieruchomości ze względu na to obrzydliwe zachowanie Kaczyńskiego i Tuska, czyli kupowanie głosów wyborców. Gdzie pan tu widzi Ukraińców w tym kredycie 2%? Jeżeli pan zaciągnął kredyt rok temu, przepraszam, pan może jest starszy, ale Polak... Zaciągnąłem dwa lata temu, okej. Okay. No widzi pan. Nie dostał pan 2%, prawda? Dobrze, okay. Ukrainiec w tym momencie, zaciągając kredyt, dostanie 2% kredyt Polak. I pan za to zapłaci. Dobrze, ale... Cieszy się pan? Chwileczkę, ale proszę się... Ja bym się nie cieszył. Dobrze, ale ja kontroluję swoje... Panie marszałku, chwileczkę. Ja kontroluję swoje humory, więc wie pan, tylko że Polak, który dzisiaj zaciągnie kredyt 2%, no ma takie same zasady, więc jakby nie rozumiem... Ale ja mówię, że to jest niesprawiedliwy projekt. Panie redaktorze, można? Kredyty w tym momencie finansują raz łapówkę wyborczą, a dwa kredyty dla Ukraińców. Czy wy jesteście normalni, że wygłosowaliście za tym w Sejmie wszyscy? Za tym tanim kredytem? Ale czy chciałby pan, łapówką wyborczą jeszcze dla Ukraińców? Chciałby pan, żeby Polacy, którzy... Zacznijcie myśleć o interesach Polaków. Przestańcie ich łupić. Podwyżkami podatków i dopłatami do kredytu. To niech pan zacznie myśleć. Czy chciałby pan, żeby Polacy, którzy wyjeżdżają za chlebem do Wielkiej Brytanii czy do Irlandii, byli potraktowani tak, jak pan chce teraz potraktować Ukraińców? Bo ja bym nie chciał. Nie, bo ja bym nie chciała, więc niech pan myśli. Piotr Gorzelski, PSL, bardzo proszę. Chodzi o pakt migracyjny, tak. więc panie redaktorze, sytuacja jest oczywiście pochodną tego, o czym powiedziałem wcześniej, że będąc kompletnie wyautowanym z jakichkolwiek możliwości aktywnego działania w Unii Europejskiej, Polska może zrobić tylko to, co zrobił premier Morawiecki na użytek polityki wewnętrznej, czyli ogłosił dumnie, że zawetuje. Na nieformalnym szczycie to weto też nie ma większego znaczenia. O to właśnie chodzi, że ten weto pana Morawieckiego być może tutaj będzie rezonować gdzieś po płotkach kampanii wyborczej, ale de facto kompletnie nie ma żadnego znaczenia, bo pakiet migracyjny zostanie przyjęty większością głosów. Dobrze, ale panu się ten pakiet podoba, czy panu się nie podoba? Ten pakiet mi się nie podoba, ale panie redaktorze, polityka wewnątrz Unii polega na tym, że jest polityką kompromisu i pan premier Morawiecki miał obowiązek, tak samo jak komisarz Wojciechowski miał obowiązek dbać o interes Polski. Tymczasem dumnie zawetować, a później na dnie z honorem lec, jakie to piękne i sanacyjne. A co z tego wynika, jeśli chodzi o realne korzyści dla Polski? Kompletnie nic, panie ministrze. Jesteście nieudacznikami, jeśli chodzi o politykę unijną. Pan marszałek Zgorzelski, jako miłośnik historii i na koniec, jeszcze dołączył krytykę sanacji. I na koniec, panie redaktorze, powiem coś takiego. Pan premier Morawiecki i cały PiS straszy z jednej strony, że na wschodzie mamy grupę Wagnera, tutaj na zachodzie grupę Webera, grupę Webera. Lidera. Dobrze. Dobrze. Panowie, ale może, czy może pan nie trząsnąć? Bez kiwania głowami. Nie trząsnąć, bo panu okulary spadną z tej głowy. Panowie, bardzo proszę. Ryzykowne mogą być dla pana te uśmiechy. Dopóki nie rzucacie siebie tutaj okularami, wszystko jest w porządku. Tymczasem okazuje się, że w łonie Prawa i Sprawiedliwości powstała grupa Wawrzyka, która jest de facto piątą kolumną, bo za kasę, która była trzepana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ściągani byli migranci, którzy trafili do Europy Zachodniej, a kiedy zostaną wydalani, to gdzie przyjadą? Do Polski. Mówimy, brawo wy! Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, który został odwołany ze stanowiska i pozbawiony miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości, bo był zaangażowany w proceder nielegalnego rozprowadzania wiz w krajach Azji i Afryki. Pan minister Jarosław Sellin. Pakt migracyjny, który jest na siłę i szybko znowu przepychany w kształcie podobnym do tego z 2015-16 roku. Wtedy nie przed życiem. Przymus
masowa relokacja nielegalnych imigrantów ekonomicznych, mówmy precyzyjnym językiem, nie uchodźców, tylko nielegalnych imigrantów ekonomicznych po krajach Europy. Został jeszcze wzbogacony jeden element. Jeśli ktoś się na ten mechanizm nie zgadza, ma płacić potężne pieniądze, 20, a może nawet 30 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego uchodźcę. Jedyną siłą polityczną, która się temu paktowi w Parlamencie Europejskim sprzeciwia, jest moja siła polityczna. Dlaczego nie dogadaliście tego chwileczkę? Panie redaktorze, wasza sojuszniczka Giorgia Meloni jest motorem zmian, motorem tego paktu. Dlaczego wy po linii politycznej nie potrafiliście uzgodnić z nią, z Włochami, takiego kształtu tego paktu, który byłby dla nas nieinwazyjny? Bo pan mówi, wasza sojuszniczka przygotowała dokument przeciwko wy, któremu jesteście święci oburzeni. W tej sprawie Giorgia Meloni ma inne interesy, bo jest w innym położeniu geograficznym, a inne interesy mają kraje Europy Środkowej, które w dwóch przypadkach zawetowały ten pakt, a w trzech przypadkach wstrzymały się od głosu, czyli też nie poparły. Ale proszę pozwolić mi dokończyć. Otóż politycy Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy i Trzeciej Drogi tu w kraju mówią, że nie podoba im się ten pakt, sprzeciwiają się mu, że rzekomo to pytanie referendalne, które zadajemy, odpowiedź wszystkich jest taka sama, a tam w Parlamencie Europejskim politycy z tych dokładnie partii, z partii pseudochadzeckiej, z partii lewicowej, z partii liberalnej, do której należy pani Róża Thun, popierają ten pakt imigracyjny i zgadzają się na przyspieszanie negocjacji nad tym paktem, bardzo szkodliwego paktu dla całej Europy, nie tylko dla Polski, bo przyjęcie tej propozycji relokacji uchodźców przymusowej albo płacenia oznacza, że przemytnicy ludzi, handlarze, przestępcy z Azji i z Afryki będą wiedzieli, że jak ktoś się dostanie do Europy, to i tak już w niej będzie. Jak pan ocenia, to będzie zachęta do kolejnych fal imigrantów. Doszliście do władzy w roku 2015 na takiej retoryce antyimigracyjnej, że rzeczywiście konsekwentnie taką retorykę uprawialiście, to jak to jest, że gdzieś na waszym zapleczu, właśnie nie na zapleczu, no w jednym z czołowych resortów, ale ludzie, którzy gdzieś tam związani są z Prawem i Sprawiedliwością, stworzyli system przerzucania ludzi. Ale znowu, ale panie redaktorze, pan dokładnie robi to, co politycy opozycji teraz, czyli miesza trzy rzeczy, bo do jednego kotła politycy opozycji od kilku tygodni wrzucają trzy rzeczy. Nielegalni imigranci ekonomiczni, którzy próbują się dostać poprzez złamanie prawa do Europy, wizy, które są kontrolowane przez państwo, albo pracownicze w danym kraju, albo wizy Schengen i wszystko wrzucają do jednego kotła i mówią, że to jest ten sam problem. A to się miesza. Chwileczkę. To nie jest ten sam problem, bo zwracam panu uwagę, akurat sprawę dobrze znam, bo widziałem korespondencję, którą minister Wawrzyk prowadził z konsulatami w sprawie naciskania na przyjmowanie konkretnych ludzi. I powiem panu tak, to byli ludzie, którzy nie mieli szans się dostać do strefy Schengen, a poprzez naciski Wawrzyka dostawali wizy wielokrotne Schengen. Więc do jakiej grupy pan ich zaliczył? Bo ja ich zaliczam do grupy ludzi, którzy dali łapówkę po to, żeby się dostać do strefy Schengen. Panie redaktorze, służby państwa polskiego wychwyciły 268 przypadków wątpliwych przepychania, wątpliwych wiz za łapówkę. To prawda, 268 przypadków, a nie żadne setki tysięcy i miliony na bazarach. Mówi pan wyłącznie o kwestii Wawrzyka, natomiast, ale wie pan, że Wizy pracownicze do Polski w 80% są przyznawane w ostatnich latach Ukraińcom, Białorusinom, Mołdawianom i moim zdaniem to dobrze, bo rynek pracy, przed chwilą pan o tym mówił, tego potrzebuje. A te pozostałe 20% to są z innych krajów, ale 90% aplikacji, żeby otrzymać te wizy, jest odrzucanych z krajów Azji i z Afryki. Przyznaliście 100 tysięcy, przypominam. Bardzo proszę, Małgorzata Kidawa-Błońska. Problem mamy taki, że rzeczywiście przez te lata rządy Prawa i Sprawiedliwości nie przygotowały żadnej polityki migracyjnej, żadnych zasad i tego, jak to powinno w naszym kraju. Też nie macie w programie, no. Ale rozmawiamy o tym, co jest tu i teraz. No świetnie, to zobacz, tylko wygrajcie. To, że macie, to nie znaczy, że jest dobre. Bardzo proszę, pani Małgorzata, Bardzo proszę dyskutować. Pani Małgorzata, zrobiono... wybiegacie na granicę polsko-białoruskiej z torbami z Ikei. Brakuje pana argumentów, że pan przeszkadza? To jest fakt. No. Dobrze, pani marszałek Kidawa-Błońska, zaraz pan dostanie prawo głosu. Bardzo proszę, pani marszałek. Nie zrobiono tutaj... Nie przygotowano tego. Można to było zrobić wspólnie i powinno to się zrobić w dyskusji naszej, z całej społeczeństwa, żeby ludzie zrozumieli, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić, jakie są zagrożenia, jakie są korzyści. Nie zrobiono tego. Nie prowadzono dialogu ani rozmów w Unii Europejskiej, bo mówienie nie, nie rozwiązuje problemu. Trzeba znaleźć rozwiązanie. Trzeba dyskutować, szukać czegoś, co jest do przyjęcia przez wszystkie kraje. Same mówienie nie niczego nie rozwiązuje. Na dodatek
doszły do tego, to, że ta granica nie jest tak strzeżona, jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali, bo jednak cały czas są przejścia przez te granice i to na sporą skalę. Jeżeli do tego dodamy jeszcze te nielegalne wizy, bo one są nielegalne, kiedy wiemy, że dostawali ludzie wizy na to, żeby studiować, a takich studentów nigdy w naszym kraju nie było, no to nie jest to legalne i to nie jest uczciwe. To pokazuje, że to jest zmarnowany czas, a ten problem nie skończy się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo ta sytuacja w krajach afrykańskich i muzułmańskich jest trudna i za wszelką cenę ludzie będą chcieli dostać się do innych krajów. To jest alternatywna propozycja wbrew temu, co pani marszałek mówi, jeśli chodzi o politykę migracyjną całej Europy. Uszczelnienie granic, tak jak my, jeśli chodzi o lądową barierę na granicy białoruskiej, czy Grecy na granicy z Turcją, no komuś się czasami udaje, ale ona na pewno zatrzymała masową skalę tego przechodzenia. A na Morzu Śródziemnym drony nad morzem, statki wzmocnione Frontexu i narodowych państw, które pilnują tej granicy i wycofywanie statków z nielegalnymi imigrantami wychwyconych bliżej brzegu Afryki, a nie bliżej brzegu Europy. Plus jeszcze odbieranie na przykład nieprzyznawanie socjalu i nielegalnym imigrantom, którzy już panie do Europy ministrze, się zwracam uwagę, jak pan mówił. Ukraińcy nie są nielegalnymi imigrantami ekonomicznymi. Niech pan to odróżni. Drodzy państwo, kończąc ten wątek, zwracam pan uwagę tutaj do pana ministra Sellina, że jeżeli mówimy o kontroli na Morzu Śródziemnym, to właśnie porozmawiajcie może z waszą sojuszniczką, bo jeżeli byście się z nią dogadali, to w takim razie cały pan na Unii Europejskiej... Za tym, co przed chwilą powiedział. To dlaczego proponuje jednocześnie podział między kraje członkowskie kwot imigrantów? Chcę jak najszybciej się pozbyć problemu, który ma dzisiaj. Kończąc ten wątek, drodzy państwo, nie kończymy ten wątek. Nie, panie marszałku. Chodzi o to, panie redaktorze, że co z tego, że pan minister tutaj mówi o propozycjach? No i co z tego, że pan te propozycje mówi? Trzeba mieć siłę, żeby je przeprowadzić, a wy tego nie macie. Drodzy państwo, w zeszłym roku 700 tysięcy zezwoleń na pierwszy pobyt, czyli dla tych ludzi, którzy po raz pierwszy mogli wjechać do Polski, z czego jakieś 150 tysięcy dla imigrantów spoza Ukrainy i Białorusi zostało przyznane. Przejdźmy do kolejnego tematu, drodzy państwo. To jest coś, co dotyczy wszystkich Polaków. Do pana ministra Sellina, także inflacja od 2016 roku, kiedy objęliście władzę i daliście na przykład 500+, do dzisiaj to jest ponad 50%. Ceny paliw także ją napędzały, teraz ceny paliw drastycznie zmalały na stacjach, ale jednocześnie tych paliw brakuje. Wy czujecie odpowiedzialność za drożyznę? Inflacja w całej Europie wybuchła po inwazji Rosji na Ukrainę. Oczywiście ona miała skalę różną, najwyższą w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Ukrainą i z Rosją, a nieco niższą w krajach zachodniej Europy. Jeszcze pół roku temu ta inflacja wynosiła 16%, teraz wynosi nieco ponad 8%. Bo została zbita przez sztuczne obniżenie cen paliw. No, różnymi metodami się oczywiście walczy z inflacją, ale my zareagowaliśmy przede wszystkim obniżeniem VAT-u na najważniejsze produkty żywnościowe do zera, obniżeniem wzrostu cen energii i gazu, rzeczywiście wysokie ceny napędzają inflację. Już podnieśliście z powrotem. Obniżką podatku dochodowego, waloryzacją świadczeń, wakacjami kredytowymi, 13-14 emeryturą, żeby ludzie mieli poczucie, że mimo tej wysokiej inflacji chwilowej, ich dochody realnie nie spadły i raczej to się utrzymywało. Dobrze, a wie pan co, ja mam jedno takie pytanie. Czy pan mógłby nam zagwarantować, że za tydzień i jeden dzień, czyli dzień po wyborach, no cena paliwa nie wzrośnie, nie wiem, do 7 zł? Ja nie będę kształtował polityki koncernu, który za to odpowiada i który odpowiada za te ceny i za dostarczanie paliw. Ale z tego, co wiem i z komunikatów oficjalnych tego koncernu wiemy, że ceny paliw w Polsce były najniższe w Europie przez cały długi czas w ostatnich latach. One się obniżają generalnie w całej Europie, a u nas nadal są najniższe to w Europie. Nie jest tak, drodzy państwo, pod koniec zeszłego roku ceny na światowych rynkach były niskie, a u nas były ceny wysokie, dlatego że sztucznie były podtrzymywane przez prezesa Obajtka po to, żeby rząd od nowego roku, podnosząc stawkę podatkową, mógł zamaskować ten wzrost. Czyli Obajtek podtrzymywał wysokie, żeby po nowym roku trochę obniżyć, no, ale... Czy obrażacie na niskie ceny paliwa? Chwileczkę, a tej, no wie pan, bo jakby jest jakaś logika rynkowa tutaj do pana Stanisława Tyszki. No to ja o logice rynkowe. Do pana Stanisława Tyszki, bo wie pan, rośnie kurs dolara wobec złotego i rosną ceny paliw na rynkach światowych. Teraz jeszcze pewnie po wybuchu tego konfliktu no dodatkowo wzrosną. A mimo to na polskich stacjach benzyna jest tania, tylko problem jest taki, że jej nie ma, pan Stanisław Tyszka. Tak, no to się przypomina gospodarka niedoboru, prawda, centralne planowanie z PRL-u. Szanowni Państwo, to jest tak, no nie ulega żadnej wątpliwości, że Orlen manipuluje cenami. Przed końcem roku ubiegłego zawyżał ceny po to, żeby nie było widać podwyżki VAT-u.
a w tym momencie jest promocja wyborcza. I powiem panu Selinowi z PiS-u, że Czesi, Niemcy i Słowacy są bardzo wam wdzięczni za te niskie ceny, dlatego że masowo tankują sobie. Jeżeli chodzi o Polaków, to Polacy za to zapłacą, bo to jest odroczona płatność. Prorok. Polacy zapłacą podwyższonymi cenami, które natychmiast, albo może, nie daj Boże, nie wygracie tych wyborów. Od razu po wyborach trzeba będzie urealnić te ceny. I teraz dlaczego to zostało zrobione? To nie chodzi tylko o promocję na stacjach. To chodzi przede wszystkim o obniżenie tej inflacji. Inflacji, której w tym momencie prezes Glapiński mówi, że tam jest to 8,3%. 8%, tak. To jest wielokrotność celu inflacyjnego NBP. Oni łamią prawo, wy łamiecie prawo. Cel inflacyjny NBP jest 2,5%. No tak, ale rzeczywiście, ale wybuchła wojna, prawda? Co miało wpływ na sytuację gospodarczą? Problem, panie redaktorze, w tym, że u nas wskaźniki inflacyjne, zanim komukolwiek się śniło o wojnie, już były wysokie. Była podniesiona inflacja w 2021 roku. W Radzie Polityki Pieniężnej były głosy, między innymi doktora Kamila Zubelewicza, żeby te stopy zdecydowanie wcześniej podnosić. Ta inflacja jest efektem polityki rozdawnictwa, polityki druku pustego pieniądza i zadłużania się PiS-u. I te wybory są bardzo istotne z tego punktu widzenia, dlatego że mamy z jednej strony ludzi pracujących, do których adresuje swój przekaz przede wszystkim Konfederacja. Chcemy, żeby ci ludzie więcej zarabiali, żeby ci ludzie nie byli łupieni przez PiS i Platformę, które się licytują w rozdawnictwie. To są wybory między wolnością wydawania naszych własnych pieniędzy, a rozdawnictwem, kupowaniem głosów wyborców. Jak pan by walczył? Bo to jest kwestia 13, 14 emerytury. To jest kwestia 500+, 800+. Wy zabieracie ludziom ciężko pracującym ich pieniądze i próbujecie kupować ich głosy. A Konfederacja mówi, my nie chcemy wam nic dawać z waszych pieniędzy. My chcemy wam zostawić pan więcej Piotr pieniędzy, Kozielski. Obniżając podatki. Piotr Kozielski, PSL, trzecia droga. Taka jest Konfederacja właśnie. A pan walczy drukiem pustego pieniądza. Polski. Kto jest odpowiedzialny, panie marszałku, za drożyznę? Putin czy raczej polski rząd? Nie, Putin to jest oczywiście narracja Prawa i Sprawiedliwości, która chce tym samym przykryć swoją kompletną nieudolność w kwestii działania na rzecz Polaków, ale także swoje działania niecne, które mają na celu doprowadzenie do tego, żeby rząd miał najwięcej, jak tylko możliwe, dużo pieniędzy na prezenty wyborcze. Bo oczywiście działania Narodowego Banku Polskiego w kwestii stóp procentowych. Ale wy emerytury dodatkowe popieraliście, z tego co pamiętam, 13, 14. W kwestii stóp procentowych. Dekoder Plus też popieraliście. Ale może, Piotr Skorzalski, bardzo może proszę. Trochę wody. Dziękuję. Jak pan przemawiał, cytując wyjątki z programu Konfederacji, łupicie to ja spokojnie zajmowałem się czym innym. Więc oczywiście jest to tylko i wyłącznie działanie Narodowego Banku Polskiego i polskiego rządu jako zintegrowane działanie na to, aby podtrzymywać inflację, bo hodowanie inflacji służy rządowi polskiemu, bo jeden z ministrów tego rządu powiedział z rozbrajającą szczerością, że każdy punkt procentowy inflacji, panie ministrze, pana kolega z rządu, pan Sobon, jak się nie mylę, to jest prawie 5 miliardów do budżetu państwa, czyli są to pieniądze na prezenty wyborcze. Taka jest wasza. Hodujecie inflację, dożynacie przedsiębiorców i tych wszystkich, którzy na inflacji tracą, po to tylko, żeby mieć pieniądze na prezenty wyborcze. Taka jest wasza obłudna Pani Anna Szolik-Wiegus, bardzo proszę. Panie redaktorze, mamy pierwszy raz do czynienia z kampanią, kiedy prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Glapiński i pan Obajtek, prezes Orlenu, są zaangażowani w kampanię wyborczą. To jest pierwszy raz taka sytuacja. Ja byłam na kontroli poselskiej w Orlenie i od pana prezesa Buraka, zadając mu pytanie, czy ceny wzrosną po 15 października, usłyszałam, że ceny będą stabilne i nie są w stanie tego powiedzieć, jak będzie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą się dowiedziałam, a przypomnę, że pan Obajtek mówił, że paliwa nie zabraknie, że te naklejki, które spotykamy na stacjach benzynowych, gdzie jest napisane awaria, dotyczą tak naprawdę wszystkiego i może się pod tym mieścić na przykład brak benzyny, albo zepsuty wąż, albo rozlana benzyna, albo rzeczywiście awaria. Panie pozostaje, ja mam pismo, które trafiło z centrali Orlenu do stacji. Jeśli brakuje
wybranego rodzaju paliwa. Właściwą naklejkę z rodzajem paliwa należy zakleić komunikatem z informacją o awarii danej pompy. Jeżeli brakuje wszystkich rodzajów paliwa, wszystkie oznaczenia naklejki paliwowe należy zakleić komunikatem formatu A4, awaria dystrybutora, przepraszamy za utrudnienia, więc to jest jasne. I tu jest też taka wycinanka. Panie redaktorze, od pana wiceprezesa Buraka dowiedzieliśmy się, że słowo awaria dotyczy wszystkich możliwych awarii, łącznie z tym, że nie ma benzyny. I to on nam powiedział. Awaria to awaria, pani. Jak nie ma benzyny, to nie ma benzyny. Komedia. Nie, ale jest taki komunikat w Orlenie, zostało to powiedziane na kontroli poselskiej, mówię o tym, dlatego, ponieważ była mowa o tym, że paliwa nie zabraknie i że na pewno to paliwo będzie. Kolejna rzecz. Pan minister Sellin powiedział o tym, że przecież Polacy cieszą się z tego, że jest tania benzyna. Polacy zauważyli, są takie badania, które mówią, że 60% Polaków mówi, że ta tania benzyna jest tylko i wyłącznie dlatego, bo jest kampania wyborcza, więc może pan naprawdę tutaj bajki opowiadać, a ludzie widzą po prostu, jak jest. I ostatnia rzecz, skandaliczne wystąpienie pana Glapińskiego w ostatni czwartek, bezczelne w stosunku do ekonomistów, do ludzi, którzy są z Rady Polityki Pieniężnej, które nigdy nie powinno po prostu mieć miejsca. W życiu nie widziałam czegoś tak bezczelnego, tak skandalicznego i tak obrażającego ludzi. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Koalicja Obywatelska. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle nasz kraj opanowała jedna wielka awaria i to, że rzeczywiście na każdej stacji benzynowej można było zobaczyć takie napisy, że jest awaria. I one są. I ja któregoś dnia naprawdę nie dowierzając nawet na moim osiedlu objechałam stację Orlenu i takie napisy były. Przecież ludzie wiedzą, że to na jest... Na wszystkich dystrybutorach? Nie, tylko ja ostatnio spotkałem stację, gdzie był diesel. To mogę państwu raczej czego powiedzieć. Gdzie. Tam, gdzie byłam, gdzie? Była ta najdroższa. Na Warszawskim Ursynowie jedyna. Ale nie było innych. Ale niech pan powie, bo słuchacze mogą też chcę zatankować. Ale słuchajcie, to jest sytuacja naprawdę niewyobrażalna, bo jeżeli słyszymy, że paliwo jest, nie ma z tym problemu, a zwykły obywatel nie może jego kupić, nie mogą kupić karetki pogotowia, nie może kupować rolnicy. Dla nich to jest bardzo duży problem. Kiedy robi się, zmienia się pogoda, nie można kupić oleju opałowego, to znaczy, że to jest po prostu jakiś wielki chaos, wielka awaria, ale ta awaria jest zrobiona w ten sposób. Ja chciałam skończyć tylko jedno. Orlen bardzo zajmuje się tym, żeby Polacy byli przekonani, że to jest najlepsza firma na świecie i paliwa będą w Polsce zawsze tanie. A z drugiej strony w gazetach, które mogą wszyscy dostać, jeżeli tankują na Orlenie, dostaje się gazetkę Orlenu z wkładką kampanijną poparcia dla jakiegoś kandydata. Robione też poza jakąkolwiek zasadami uczciwości. Węgiel dostarczyliście, chociaż były obawy, czy go nie zabraknie, ale z paliwem to jednak jest pewien problem. No bo opozycja zawsze szuka takich pretekstów, żeby zbudzać jakąś panikę. Nie, każdy na stacji. Dobrze, szukamy takich CPN-ów, gdzie opowiada właśnie o tym, że teraz jest tanio, za chwilę będzie drogo i namawia w tym samym do tego, żeby ludzie w jakieś kanistry nie brali kupią, paliwo, ale to minister i rzeczywiście taką akcję psychologiczną wzmagają, co powoduje czasami jakiś krótkoterminowy problem z dostarczeniem ostatni paliwa. Raz tak było za komuny. Z dostarczeniem paliwa w konkretne miejsce, bo ludzie właśnie z powodu paniki sianej przez opozycję wierzą w to, że za chwilę będzie jakiś problem albo że będzie jakaś... Ale właśnie politycy tankują ponad miarę. Ale też ulegają temu, panie redaktorze. I w związku z tym takie problemy są, ale naprawdę ja się dziwię temu, że w sytuacji roztropnej polityki koncernu paliwowego, który za to odpowiada i utrzymywaniem cen paliwa w Polsce na niskim poziomie, nie tylko teraz, w poprzednich miesiącach i latach również, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, to opozycja się na to obraża i wieszczy jakiś spisek. Myślę, że można uczciwie obniżyć trwale paliwo, realizując projekt Tanie Paliwo Konfederacji, tnąc akcyzę, VAT, opłatę paliwową i opłatę emisyjną, którą PiS wprowadził w 2018 roku. Kończy pan marszałek Piotr Skorzelski. No, opozycja ma jednak, okazuje się, duży wpływ i siłę oddziaływania, bo nawet są... Wypompowaliście paliwo. Są nawet obrazki takie, że jeden z ministrów Prawa i Sprawiedliwości na dwa kanistry dojechał do stacji benzynowej i jakby jeszcze jednego było mało, to jeszcze drugi sobie dotankował. To znaczy, że jednak opozycja ma siłę przebycia nawet nie tylko w elektoracie PiS-u, ale i aktywie. Drodzy Państwo, to był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z, ostatni program przed wyborami. Słyszymy się za dwa tygodnie, bo za tydzień głosowanie i cisza wyborcza. Do zobaczenia w rzeczywistości politycznej, która będzie albo stara, albo nowa. Wszystko. Apelujemy o udział w wyborach. W Państwa rękach życzę Państwu wyborach i w referendum. Kobiety na wybory. Dobrych tak wyborów. Głosujemy odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska.
To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.